Aż 1000 zł za banknot z Kopernikiem, z Mikołajem Kopernikiem z okresu PRL-u. O specjalnych numerach. Słuchajcie, 1000 zł nowych za 1000 zł starych. Można tak powiedzieć, że banknot zachował wartość dalej po latach. Już mówię, jakie emisje i serie są drogie oraz cennik ostatnich aukcji dla banknotów emisji 1975 roku. Słuchajcie, licytacja z dnia 19 sierpnia 2022, a mianowicie nie tyle co licytacja tylko kup teraz, ale bardzo rzadkiej serii. Piękny banknot 1000 złotych. Tutaj cennik dla pozostałych serii z ostatnich aukcji z emisji 1975. W pierwszych stanach, w drugim i w trzecim po 10 złotych za sztukę. Tutaj widzicie te ceny: jeżeli 85 złotych jest 80, 47, 32, to takie były ceny na licytacji dla tych banknotów i tych serii. Słuchajcie. Wszystkie banknoty emisji 75 w Stanach Idealnych UNC są w cenie, ale ten pierwszy z serii A, najbardziej poszukiwany, sprzedał się aż za 1000 złotych. Nabywca to prawdopodobnie tak zwany kolekcjoner wszystkich serii, czyli trzeba mieć serię od A do tej ostatniej aż 194 pozycje, czyli 194 unikalne banknoty o każdy o innej serii banknot, który się sprzedał za 1000 zł. To seria A, emisja 1975 rok. Słuchajcie, tutaj dla tych co nie wiedzą jeszcze gdzie jest emisja banknotu czy data, to tutaj w tym miejscu musi być ta data, to jest emisja 75 rok oraz seria i numer poniżej banknotu z seria A najbardziej poszukiwana z Mikołajem Kopełnikiem słuchajcie taki jest cennik w sierpniu 2020 roku dla emisji 75 roku warto sprawdzić czy czasem przypadkiem nie posiadacie jakiegoś banknotu z serii A bądź z serii AA tych najbardziej drogich katalog wycenia je na 600 zł Natomiast ich cena rynkowa na Stanach UNC jest, może być dużo wyższa. Tak jak widzicie tutaj 1000 zł był w stanie zapłacić kolekcjoner za 1000 zł, czyli po tylu latach cena podobna jak nominał na banknocie. I tego Wam życzę, słuchajcie, żebyście mieli takie banknoty. Ja wyceniam banknoty, monety na Instagramie. Odpowiadam do tygodnia. Póki co dziękuję i trzymajcie się do następnego. Hej!